Ej, chłop jest odpalony chyba. Nie, teraz to se przegram i... I go na spych, na popych go, na popych. Na popych jak malucha w zimę. Człowieku, lecę z nim. Jak ja to wygram, widzowie, zostawiacie łapkę w górę dla mnie. Autentycznie. Pa! Od razu? Teraz wygra spodem. Siemano mordujcie, ze mną Krwyli Podłoga Symo od Hink. Siema, siema. I dzisiaj sobie nagrywamy, jak asystent Google wybiera nam klasę na SCB. Poprzedni odcinek przypadł wam do gustu, było tyle łapek. I w tym momencie wybrałem skin Kestisa, a wy widzowie piszcie wasze linki w komentarzach. A ty something powiedz, ile łapek ma być, żeby były kolejne skiny widzów. 180. Dobra, 180 podbijamy stawkę, tak więc widzowie, 180 łapków w górę będzie. To będą kolejne skiny, tak więc zostawiajcie łapki w górę. Wbijajcie także na mojego Instagrama, Discordzika i zostawiajcie suba, bo lecimy po 10 300 subów, już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niedużo zostało. Tak więc wbijajcie tam suba, tam na dole. Tu na moim paluszku jest subskrypcja, człowieku, tak więc dajesz ją teraz w tym momencie, pa, no, tak więc myślę, że możemy już przystępować do losowania. Okej, widzowie, tak więc będziemy sobie teraz losowali właśnie liczby, które nam będzie Google podawał. Klasa jest 16, tak samo jak było na blicach. Something, pierwszą liczbę bierzesz ty czy ja? Mogę ja. Dobra. Podaj mi liczbę od 1 do 16. Dobra, zobaczymy co nam da. Co nam wylosuje? 10. 10. Dobra. Podaj mi liczbę od 1 do 16. Cicho, cicho, cicho. 15! Bedrock! Tak! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 2, na 3, na 4, na 15. Bedrock! Przecież to jest kozak klasa! Ja mam czarodzieja jakiegoś. Ej, ale my a właśnie widzowie, bo my to losowaliśmy na cały odcinek dzisiaj. Tak więc zagramy sobie ze 3 arenki, 4 na cały odcinek, czy nie? Czy ja co arenę? Jedną, dobra, co arenę, co arenę losujemy? Dobra. Tak więc widzowie, widzimy się już na arence. Tak więc widzowie, jesteśmy już, wyłączyłem sobie shader, że było plus 10 do skilla. Ej, dawaj może, kto przegra, zagramy 4 areny. Kto przegra, robi challenge. A ewentualnie 3 areny. No kurde, nie wiem, bo nie wiem ile potrwają te arenki. Dobra, trudno. Zepniemy się na 4 areny. Kto przegra, robi... Pamiętaj, wybierz klasę. Kto przegra, robi jakiś jeden challenge, który widz podeśle. Więc może jeszcze piszcie jakieś challenge, widzowie. I zobaczcie, znaczy kto przegra. No lepiej, żeby tego, żeby w grze to można było zrobić. Nie, no nie, po co w grze? A dlaczego? Bo ja kamerki na przykład nie mam, nie? Na przykład, żeby coś nagrać w realu. No i co, ale to w telefonie. Czy, albo dobra, to nie wiem, challenge robimy czy bez? Znaczy... Może być challenge, ale niech będzie z tego, z klocków coś, albo jakieś nagrania, albo coś. Dobra, to może być coś z Minecrafta. Tak więc zobaczymy. I tyle. Ty, gościu, ty, ten Foxy Kamek, we tam go się przypatrz, bo ja mam odrzut jeden, a go w ogóle nie odrzuca. Ej, chłop jest odpalony chyba. Albo i nie, nie. Miał lagi. A tak. Arenka ma lagi. Przepraszam bardzo, że posądziłem tutaj gracza, bo zaraz byście napisali: ty w ogóle ty się nie znasz w ogóle na żadnych czytach, więc po co ty się w ogóle udzielasz? Po co ty jesteś w ogóle w tej administracji? Ty jakiś lamusie jeden, ty w ogóle przez 3 lata jesteś w administracji i nic nie wiesz. Jesteś global moderatorem rangą przed adminem, przecież ty nic nie wiesz. Weź w ogóle idź stąd. No tak by było. I QGIP to ma najgorszą administrację. Nie, dobra, ja mam low HP. Jeszcze Kandalek gra jakąś klasą, człowieku, taką... Nie, no tego kota to trzeba się wyzbyć z tej areny, nie? Nienawidzę tego slownessa. Ile on ma jeszcze żyć? Dobrze, że... Nie, no Kandalek, zostaw, proszę! Łodyń, O, to Haman! A on ma tego, człowieku, Endera... Pokonałem go! O! Wyeliminowany. O nie, Kandalek się zrespił. No i mam lipę. Właśnie się spaliłem. A nie, ty mnie zabiłeś. Dobra, kod wyeliminowany, bardzo ładnie, ja mam 4 ży... Ej, nie, to faktycznie trzeba będzie 4 areny nagrać. I co, z tym challenge'em ostatecznie, tak? Tylko wiesz, że to tak, kurde, też może być nie fair, bo ktoś może na ciebie cały czas... O nie, ty masz siłkę. Ktoś może na ciebie cały czas iść, a wiesz o co chodzi, nie? I... No. Czaisz, no dobra. Dobrze, czaisz bazę, teraz ja na przykład na ciebie idę i cię dobijam i to wiesz, no i spadłem, czyli mi się nie opłaciło tak naprawdę to. No cicho, w ogóle widzowie, jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie maślanka, a ja wam przypnę serduszko wraz z Somethingiem. Tak więc tak, Something odpowiada, ogólnie też zapraszam do Somethinga na kanał, Something też robi fajne filmy, jeszcze trochę trzeba mu z tym pomóc widzowie, tak więc możecie mu tam napisać jakiś komentarzyk, co robi źle, co może poprawić, możecie śledzić także jego kanał i śledzić mnie na Instagramie, bo wpadła nowa fota wczoraj, czyli tak naprawdę wpadła ta fota już dosyć dawno, bo ten...
odcinek będzie w sobotę, a jest dzisiaj dopiero, a nie, przepraszam, w środę wpadnie, czyli wczoraj, czyli w poniedziałek wpadła fota i właśnie zginąłeś, jest 1-0 dla mnie. Dobra, kandalek tutaj jest. Dobrze, że ja mam odporność na ogień. To mi nie zaszkodzi jakoś bardzo. A odporność na ogień i plus bedrock to jest sztos. To jest naprawdę bardzo sztos. Okej, okay, dobra, no kurczę, chodź tutaj kandal. Oj, oj, zacięło mi go, kurde, nie fajnie. Ale będzie się poszczęściło cię z tą klasą trochę. No, poszczęściło mi się fest, to fakt, no. To jest jedna naprawdę z najlepszych klas. Później już będzie ciężej, nie? Ogólnie też nie mogę zombie pigana wybierać i tak dalej, bo nie bierzemy klas kupionych. No, tak więc widzimy się już na kolejnej arence. Tak więc widzowie, teraz losujemy sobie na kolejną arenkę klasę, tak więc teraz ja będę pierwszy. Wybierz mi liczbę od 1 do 16. Dobra, zobaczymy co wylosuje. 1. O Jezu, co to jest za klasa? 1? Kaktus, dobra, może być. No nieźle. Wybierz mi liczbę od 1 do 16. Dwa. Blaze. Ej, dobra, to jest nawet, nie takie złe, jest dobra. Dobrze, jest dobrze. Dobra, to dawaj na rękę. Krokodyle? Krokodyle, no szybko. Ja już sobie biorę kaktusa. To już bez cięć będziemy to nagrywali, jak będziemy to losowali, bo to będzie git. Mogliśmy w sumie na samym początku rozlosować sobie i sobie pozapamiętywać numery albo gdzieś zapisać, bo to tak będzie. Będziemy sobie teraz mieszać, ale trudno. Dobra, kaktusa biorę. O człowieku, tutaj Mike Wazowski, w sumie którego mam skin teraz i pewnie się kapnie. No cóż, no cóż. Fajnie by było, jakby się kapnął i by dało mi wygrać. Bo tu będzie problem. Dobra, okej, okay, Michael. Ojeju, w sumie Pigman, a... Pigman, a... O, nie, jednak nie jest aż tak bardzo odporny na kaktusy. Dobra, nie, tutaj trzeba przygotowanić. Jesteś? Jestem, skupiam się, wiesz. Dobra, jest tu Maciuś, mój widz. Ogólnie pozdrawiamy całą arenkę widzowe, bo wiem, że tutaj jesteście. Tak więc bardzo ładnie. Dobra, jakiś Eliaco, coś tam. Dobra, trzeba uważać. O, tej chło... Oj, spadłem. Kurde, przypał. Ty masz jeszcze 5 żyć. Tutaj eliminuję tutaj koleżankę. Właśnie widzę, a teraz ja ciebie zeliminuję. Przyjacielu. No niestety, przyjacielu, jest nas niewielu. Dobra, ja uciekam od Majka. Bo w sumie śmierdzą mu jajka. Co? O nie. O nie, ej, no dostałem jakimś ty... Gościu. Ej, nie, tu chyba... O Jezu, dwa serca. Ej, tu chyba... Kurde, no nie wiem, czy zrobić te 4 czy 3 arenki, bo teraz tak naprawdę, oj, zginęłem. Bo teraz tak naprawdę nie wiem, czy się wyrobimy w czasie, że tak powiem. Ale no, kurde. Dobra, czekaj, gdzie jest Mike? Muszę, bo mam taką specjalną broń na Mike'a. Muszę jej użyć, albo na ciebie. O kurde, to żeś rzucił. To rzuciłem, nie? Nie, no teraz masz deduwę. Nie było dla ciebie godnego przeciwnika, dopóki ja się nie pokazałem na horyzoncie. Tak więc teraz, o, bardzo ładnie. Proste, dwa strzały, something mały. Wiesz, o co chodzi. Dobra. Pyk. No nie, no Michael to ma za dobrą tą klasę. Ta klasa jest zbyt OP, ale przynajmniej mogę spróbować ciebie wyeliminować. Superek, tylko że mi już mnie jakiś batonik leje za mną. Czy nie, oczywiście, że... Czy co? Nie, teraz to sobie przegrabi... Dobra, 1-1. O Boże! 1-1, dobra. Something, co? Lecimy chyba na Next Arena, nie? No, tak więc no. Widzowie, widzimy się już za chwilę. Okej, mordeczki, teraz losujemy na trzecią arenkę, czyli przedostatnią klasy. To teraz ty będziesz pierwszy. Wybierz mi liczbę od 1 do 16. Ja, o. 3. Okej. Okay. Wylosuj mi liczbę od 1 do 16. Czyli to masz trójkę. A ja mam 13, już widzę. 13 to jest tak, o, tu jest 9, 10, 11, 12, 13. Kot! Czekaj, tak? Raz za 3, 4, 5, 6. Czekaj, jeszcze raz. 3, 6, 7, 8, 9, tak. 10, 11, 12, 13. Czyli biorę kota, no trudno. Ta klasa nie jest zła, ona jest spoko nawet. No dobra, chodźmy na. Kurde, no za dużego wyboru nie ma. Myślę, że krokodyle spoko, biorę kota. Już tutaj akurat widzowie wchodzą, więc nawet nie będziemy musieli robić cięć, więc dziękuję wam widzowie, bo to naprawdę mi ułatwiło robotę. Okej, okay, no cóż. Niestety tak się stało, w ogóle jak chcecie jeszcze z czegoś, znaczy to już chyba nie... O człowieku! Ja się czuję jak na jakimś... Ty od razu spadłem. Ja się czuję jak na jakiejś aurze czy coś, bo znaczy ja na jakimś cheat kliencie, bo tutaj jest taki fof duży, bo mam taką szybkość trójkę człowieku. I mnie nikt nie dogoni, elo. Simon już poleciał? Poleciał. Udało mi się go... Ty, no to jest one shot, one kill, nie? Bo tutaj... Ta klasa jest useless. Mam odrzut dwójeczkę. O, gdzie ty jesteś? Tutaj, ty jesteś creeperem? To, człowieku, creeper jest bardzo dobrą klasą. Nie, Maciejach nie umie... Maciejach nie... O, ty...
Oj, proszę, proszę. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Something deda. Ho! Pomam do życia już. Ty człowieku! No to chyba ta arena będzie dla mnie. No będzie dla ciebie, bo ogólnie pierwszy raz w ogóle spadłem tego od razu. Teraz drugi raz spadłem. Doleciałem, uff. Ty już 50 jeszcze, ja mam jedno. No człowieku, a jak? Co ty myślisz? Ja to nie jestem jakimś takim, wiesz. Ej, co mieli w komentarzach napisać? Maślanka. I zdedałeś chyba, nie? Nie, nie zdedałeś. Czy zdedałeś? Nie, nie zdedałeś. Lol, myślałem, że zdedasz. Ej, dobra, dobra. To jak napiszą teraz, dopiszą tego maślanka dla króla, to ja będę przypinał serduszko, zobaczymy, kto siedzi dłużej na odcinkach, a nie kto. O, na przykład, bardzo fajnie, chociaż to odcinki... Ło, ty hamanie! Bo, znaczy, chociaż to będzie pewnie krótki, ale... Okay. Znaczy nie, nie będzie krótki, ale te odcinki są tak zrobione, żeby właśnie się fajnie oglądało, bo postanowiłem, że teraz będę takowe odcinki robił, nie na odpierdziel za przeproszeniem, tylko właśnie takie... Oho, Simon mnie ustrzelił. Simon Naman. Wow, co? GG 2-1 jest dla ciebie. Aha, 2-1. No. Dobra, czekaj, ja sobie tutaj jeszcze dogram, no bo to wiesz, to no, za szybko by było. Dogram z arenę, w każdym bądź razie... Dobra, stokrotka, leci? Nie, nie leci, leci, dobrze. Ej, nie, ta klasa jest... Klasa kot! Po prostu, no, kot jest kotem. Jest kozak. Faktycznie jest kozak. Nawet nie wiedziałem, że człowieku, ona jest taka spoko. Nigdy nią nie grałem, powiem ci szczerze. Ty tylko tutaj... na tej mapie zapał akurat, na tej mapie. Tak, typowo się tylko na Knoka gra. No a jak? Patrz. Patrz, ona wali drugiego double jumpa, w sensie jak ją sprzedaż, ona wali double jumpa i ty no ją tak, w locie. Jeszcze raz, i człowieku, albo właśnie, no albo w locie. Dobra, Simon, zobaczymy jak sobie z nim poradzę. Ty, człowieku, to jest taki easy klasa, nie? Do niej nic nie trzeba. Jeszcze miksę szybkości sobie... Nie, szybszy już nie będę. Kurde, gorzej by było, jakby mnie to spowolniło. Ej, no autentycznie, no tej klasy naprawdę... Co jest w ogóle? Jeszcze ja jako tako sobie z tą klasą umiałem poradzić, ale powiem ci szczerze... Wow, myślałem, że go tam... Ale powiem ci szczerze, no kurde, jestem w szoku, aż ciężkim, nie? Ma potencjał, nie, ta klasa? No, ta klasa jest kot. Człowieku, kot kotem, ja... Już mam 13 kili w ogóle, ty. To też właśnie się... ona ma ten potrójny skok, tylko nie wiem, jak się to używa w sumie. Ona nie chyba ma potrójnego, nie? Skoku. Nie ma? Nie. Znaczy ogólnie jest tak, że przeważnie się double jumpy bugują, jeżeli dotknie się czegoś w locie. Aha. Dobra, czekaj. O, to chamy, przytotegowały się na mnie, tak? O, pół serca, dobra, muszę uważać. A ciekaw jestem w ogóle, ile zabiera ta ryba HP. Jestem tego bardzo przeciekawy. Aj, uszczelił mnie. Dobra, lecę. Pędzę, lecę, gnam, pędzę, kiecę, lecę, pędzę. O, ale ten już chyba ogarnął, że to ta na Knoka będę grał. Kurde, muszę uważać, bo z nim będzie problem. Ale mam tutaj refika. Cyk, cyk. O, nie, muszę uważać. Dobra, niech on się tam odejdzie, ja serefa zjem. Taktycznie. I teraz... Aj, nie da się przeciąć, chłopaczyna. Dobra, gramy z nim w kółeczko. Znaczy, co? Żadne słoneczko, w kółeczko. O, sam zleciał, super. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A, dobra, już tylko Simon mi został. O, no... Oj. Dobra, tak? I go na spych, na popych go. Na popych jak malucha w zimę. Dobra, widzowie, tak więc lecimy już na przedostatnią arenkę. Tak? Przedostatnią? No. Nie, ostatnią. Ostatnią? O kurde, no. Ale szybko. Zaraz sprawdzę, ile to tak naprawdę ma i widzowie się zaraz słyszymy. Tak więc, mordeczki, losujemy sobie już na ostatnie arenki nasze klasy. Teraz ja będę pierwszy. OK, Google. Wybierz mi klasę... Boże, wybierz mi liczbę od 1 do 16. Wybierz mi liczbę od 1 do 16. Dobra, działa. Co? Losowa liczba. Co ty gadasz? Przed chwilą mi losowałeś. Zepsuj się. Halo, jeszcze raz. Wylosuj mi liczbę od 1 do 16. Oto wynik z internetu. Ej, co jest? Asystent Google'a mi się zepsuł. Wybierz mi liczbę od 1 do 16. O, losuję ci. 12. 9, 10, 11, 12. Wilko, nie... To twój teraz, ja teraz biorę drugi, nie? Czaj, 9, 10, 11, czaj, 9, 10, 11, 12, tak, dobra, biorę wilka. Wybierz mi liczbę od 1 do 16. 15. Bedrock. O, fuck. O, oh, yes. No dobra, tak więc lecimy na rękę, no cóż. Ech, Mario może. Dobra, biorę wilka, no przerąbane ja będzie. Tak, ty, jest 2-1 dla mnie. Wiesz, że jak będzie remis, to walimy fikoła. Tak. Nie no, jak będzie remis, to nic nie robimy.
Zespawni wilki. No i co? I co, cwaniaki? No i co? Chodź tu. Zawalczy z moim pieskiem. Bierz go, pies! Ej, dużo ci O kurde! O nie! Przerąbane! Roxy, dobra, to jeszcze tak nie będę bił, bo ja się zacząłem bić jak idiota, jak ginę. Ale to też nie chodź, wiesz. Ej, co? Ale mi ciebie zbugowało, już myślałem, że spadniesz. O nie! Mój pies! Nie! Zabiłem Rexia! Jeszcze mamy szkieletu na ręce, nie. No to on se chyba żartuje. Nie no, lecę go wyjaśnić. To Simon jest. Dwóch szkieletów. Od człowieku lipę mam, nie? Jak ja przyjmuję człowieka jednego strzała od tego szkieleta i już mam tylko dwa serca, nie? Ładnie się dzieje, chyba trzeba kutabanę zagrać taktyczną. Nie no, nie można. Kurde, ale lipa, szkoda. Szkoda, że się takie tryhardy zebrały, co po niektórzy, bo co chcą wygrać, tak? Nie do żartuje oczywiście. Stary, tutaj jest dwóch szkieletów. No mówiłem przed chwilą. Aha, myślałem, że mówisz o jednym. No nie. Ej, przypał fest. Przypał fest jest grany, nie? Przypał fest, dobrze jest. O, co to? Aha, widziałeś, człowieku? Widziałeś? Widziałeś, jak ci człowieku na łepetyngę wystawiłem? O! O, proszę. Ty, ja to mogę jeszcze wygrać. No, bez kitu. Ja mam 3 życia, ty masz 2. Ja mam unlucky, no szkielety mnie strzelają. Kurde, wow! O nie. Lejcie tam! Leją! Nie, leją! Dobra, uciekam. Ty, zabiłem go! O, Arturek! Arturo Vidal! Dobra, co jest w ogóle? Ej, czekaj, jaki to jest miecz drewniany? Nie, no to ja takim mieczem to ja nie zawalczę z tobą, jak ty masz bedrocka. Nie ma szansy. Na Majka postaram się wbić. O, człowieku. O, Michael zabity! Ty, pa! Po coś wyprawiam w ogóle mu. Nie no, Michael w szoku teraz. Michael Douglas w szoku, nie? O, przeleciałem, bo się... Są lagi na arenie. O nie, Guy Fox, Simon ma dalej czy te... Nie. Masz jeszcze 2 żyćka, nie, jedno. Jedno. O, człowieku, no. Guy Fox nie żyje. To niezły Simon. Dobra, dawaj na niego wydwójkę, fokusujemy się, robimy sojusz. Chamsko. Nie no, żartowałem. Nie no, Simon! Simek! Ja nie będę się wbijał na drugiego, może poczekam chwilkę. Many, no zostaw! Dobra. O! Teraz twoja kolej. Raz ty, raz ja. Nie no, ja się wbijam, człowieku, bo mam podkę siłki. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra, elo. Leno, paleno. Ej, mam 2 ży... O nie. Znaczy, to już wygrałem, czyli... Ty robisz challenge. No nie, patrz. Patrz z wyrola. Ej, dobra, ty... Pa, mogę go... Człowieku, lecę z nim. Jak ja to wygram, widzowie, zostawiacie łapkę w górę dla mnie. Autentycznie. Pa, co się dzieje? Bęk! Widzowie, widzimy się na pożegnaniu. Tak więc, mordeczki, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zobaczcie, ile tu jest widzów. Każdy dabuje, każdy robi daba. Dawajcie daba, wszyscy. No, tak więc dziękujemy wam za obejrzenie. Wbijajcie to something, zostawiajcie suba i łapeczkę w górę. Ktoś tego nie robi, to bomby. Na tyle, trzymajcie się, no i cześć. Siema. Na razie.